Cześć, dzień dobry. My żyjąc na Ziemi czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie myślimy o tym, że otacza nas atmosfera, a jej ciężar wywiera na nas ciśnienie o wartości mniej więcej 1013 hektopaskali, co można porównać do masy 650 kg leżącej na powierzchni wielkości kartki A4. Tyle właśnie waży powietrze nad naszymi głowami. A co by było, gdybyśmy nagle przenieśli się na inne planety Układu Słonecznego? Jaki miałoby to wpływ pod względem ciśnienia na nasze ciało, przedmioty przez nas wytworzone lub procesy, które nam często towarzyszą, na przykład gotowanie wody? Poeksperymentujmy trochę, ponieważ chciałbym na to pytanie odpowiedzieć w obrazowy sposób. Jeszcze zanim zaczniemy, miło mi poinformować, że do nagrania dzisiejszych doświadczeń zachęciła mnie Szkoła Nauk Ścisłych imienia Włodzimierza Kołosa, znajdująca się w Warszawie, która jest partnerem merytorycznym tego odcinka. Prowadzą oni zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, na których poza przekazywaniem konkretnej wiedzy bardzo ważne jest eksperymentowanie, gdyż nauki ścisłe bez potwierdzenia doświadczalnego nie mają sensu. Oferta szkoły skierowana jest do uczniów klas 5-8, dzieciaki z aglomeracji warszawskiej mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, a dzieci z całej Polski w zajęciach online. Ja serdecznie zapraszam na stronę internetową szkoły. Żałuję, że kiedy ja byłem uczniem, sam nie mogłem w tego typu zajęciach uczestniczyć, dlatego teraz nadrabiam i wykonuję różnego rodzaju eksperymenty. Jednak zacznijmy od odrobiny teorii. Wiele ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, takich jak Merkury, nasz Księżyc czy planeta karłowata Pluton, posiadają bardzo cienkie atmosfery, które wywierają śladowe ciśnienie na ich powierzchnię. Z kolei z gazowymi olbrzymami taki jest problem, że są one pozbawione wyraźnej powierzchni, na której dałoby się mierzyć ciśnienie. Co ciekawe, księżyc Saturna Tytan posiada atmosferę, która naciska na jego powierzchnię prawie 1,5 razy mocniej od atmosfery ziemskiej. Między innymi pod tym względem ze wszystkich ciał Układu Słonecznego najbardziej przypomina on Ziemię. Jednak ja w tym materiale skupię się na najbliższych nam planetach Marsie i Wenus. Na Wenus przez obecność olbrzymiej ilości gazów cieplarnianych nie tylko jest wysoka temperatura, ale także ciśnienie. Wynosi ono 93 tysiące hektopaskali, czyli jest prawie 100 razy większe niż u nas. Kilka sond radzieckich programu Venera wylądowało na powierzchni Wenus i przez olbrzymią temperaturę oraz ciśnienie ich czas pracy liczono w minutach. Mars z kolei ma bardzo rozrzedzoną atmosferę. Sondy badające tę planetę wskazały tam około 6 hektopaskali. Nawet na szczycie Mount Everestu jest ono dużo większe i wynosi trochę ponad 300 hektopaskali. Tutaj warto wtrącić, że ciśnienie atmosferyczne na Ziemi zmniejsza się o około 1 hektopaskal na każde 8 metrów wysokości. No a na co może wpływać obniżanie ciśnienia atmosferycznego? Zastanówmy się, czy można ugotować jajko na Mount Everestie, na Marsie oraz na Wenus. Mam tutaj szklaną butelkę, naleję teraz do niej gorącej wody, takiej z czajnika mającej około 80-90 stopni Celsjusza, a potem spróbuję obniżyć w niej ciśnienie. Jak wiecie, woda gotuje się, czyli paruje całą swoją objętością w temperaturze 100 stopni Celsjusza. A jak na to wpływa ciśnienie? Zobaczmy. Myślę, że wystarczy. Jak naleję więcej, to możemy mieć problemy z uzyskaniem dobrego efektu, ponieważ woda będzie zasysana przez pompkę. No i cóż, pompujemy. Jak widzieliście, udało mi się doprowadzić do wrzenia wodę, która miała około 80-90 stopni Celsjusza. Jednak himalaiści wspinający się na najwyższe szczyty Ziemi mają problem z gotowaniem różnych potraw, ponieważ na wysokości 7-8 km nad poziomem morza woda wrze w temperaturze 60-70 stopni Celsjusza. Dlatego też jajko gotowałoby się tam o wiele dłużej niż w waszych domach.
A jak to jest na Marsie? Tutaj rzućmy okiem na wykres fazowy wody. Czarna linia pomiędzy pomarańczowym polem pary, a zielonym cieczy oznacza stan wrzenia. Wspominałem, że na Marsie ciśnienie wynosi około 6 hektopaskali, czyli na tym wykresie jesteśmy mniej więcej w miejscu punktu potrójnego przy temperaturze 0 stopni Celsjusza. Jednak znajdujemy się poniżej linii wrzenia. Na Marsie jajka nie ugotujemy. Potrzebowalibyśmy i wyższej temperatury, i wyższego ciśnienia. Przejdźmy dalej. Być może gotowaliście kiedyś różne potrawy w szybkowarze. Działa on tak, że podnosi ciśnienie wewnątrz naczynia. Oczywiście musimy wtedy osiągnąć wyższą temperaturę, by gotować, jednak czas tego gotowania się skraca. Podobnego efektu można by się spodziewać na ciałach niebieskich o wyższym ciśnieniu, na przykład na wspomnianym już tytanie, wyglądałoby to podobnie jak w szybkowarze. A na Wenus? Na tej planecie teoretycznie jest możliwe zagotowanie wody, ponieważ linia ciśnienia przecina naszą linię wrzenia na wykresie. Jednak do zagotowania wody na tej planecie wystarczyłaby temperatura zaledwie około 270 stopni Celsjusza, a na Wenus jest około 500 stopni, co na wykresie przenosi nas poza punkt krytyczny, czyli punkt powyżej którego temperatura jest tak wysoka, że nie występuje faza ciekła wody, a substancja ta występuje tylko w stanie gazowym. Dobrze, no ale podejrzewam, że nikt z Was nie wybierałby się na Marsa czy Wenus po to, by gotować tam wodę lub jajka. Jednak mimo to może część z Was chciałaby zwiedzić te planety. Co by się stało z Waszym ciałem, gdybyście nagle znaleźli się tam bez skafandrów? Niestety ciśnienie nie byłoby dla Was łaskawe. Znów zobrazujmy sobie to za pomocą kilku doświadczeń. Co ciekawe, części z nich jeszcze nie miałem okazji przeprowadzać. Tutaj doradzili mi nauczyciele ze Szkoły Nauk Ścisłych imienia Włodzimierza Kołosa i zaproponowali eksperymenty najbardziej pasujące do tematyki odcinka. Mają oni doświadczenie w tym aspekcie, przeprowadzając z uczniami różnego rodzaju eksperymenty, nie tylko związane z ciśnieniem, dlatego cieszę się, że właśnie takiego partnera odcinka udało mi się pozyskać. Jeszcze raz Was zapraszam na stronę internetową, bo naprawdę warto zapoznać się z działalnością tej szkoły. A teraz zacznijmy eksperymenty. Będziemy robić najpierw te mniej spektakularne, by na koniec przejść do tych robiących większe wrażenie. Weźmy pojemnik próżniowy i wsadźmy do niego szczelnie zawiązany balonik z odrobiną powietrza w środku. Zmniejszamy ciśnienie poprzez wypompowanie powietrza. Jak widzicie, balonik urósł. Zmniejszenie ciśnienia poprzez wypompowanie powietrza z pojemnika sprawiło, że balonik urósł na puchu. Ciało człowieka w warunkach znacznie obniżonego ciśnienia w ten sposób by się nie zachowało. Nie mamy w środku dużych przestrzeni pełnych gazu, które w tej sytuacji mogłyby się gwałtownie rozprężyć. Jednak różnica ciśnień spowodowałaby wyssanie z płuc powietrza. Zaczęłyby one działać w przeciwną stronę, pozbawiając krwi tlenu. Doprowadziłoby to do utraty przytomności po około 15 sekundach. Aczkolwiek nasze płuca mogłyby pęknąć w przypadku, jeśli będziemy wstrzymywać oddech. Rozszerzający się gaz, nie mogąc uciec, rozerwie płuca. Obrazuje to kolejny, tym razem smakowity eksperyment ze słodkimi piankami. Mam tutaj dużą strzykawkę, którą wykorzystam do zmniejszenia i zwiększenia ciśnienia, a pianka to będzie model płuc człowieka na różnych planetach. Jak widzicie, piankę umieściłem w strzykawce, wsadziłem tłok tak, by tej pianki nie zgniatał. Wylot z kolei zasłoniłem kawałkiem plasteliny. No i cóż, odciągnijmy tłok i zobaczmy, co się stanie. Jak widzicie, pianka spuchła. Teraz odwrotna sytuacja. Plasteliną zatkałem wlot od wewnątrz. Użyłem też trochę ciśnienia właśnie ze strzykawki, żeby ta plastelina wypełniła mi tutaj ten wylot. No i teraz ściśnijmy tą piankę i zobaczmy, że ona się zmniejsza.
Jakie z tego wnioski? W piance jest uwięzione powietrze. Gdy zmniejszamy nacisk powietrza zewnętrznego, podobnie jak balon w poprzednim doświadczeniu, pianka puchnie. Gdy go powiększamy, pianka się kurczy. Dokładnie tak samo mogą zachować się nasze płuca w warunkach obniżonego i podwyższonego ciśnienia. Przy okazji omawiania tego tematu zdementujmy pewien mit. W próżni nie eksplodują gałki oczne, co można było zobaczyć w kilku hollywoodzkich filmach. Aczkolwiek istnieje możliwość, że wilgoć na oczach zacznie się gotować, co spowoduje ich szybkie wyschnięcie. To takie nawiązanie do pierwszego eksperymentu. W każdym razie w wyniku gwałtownego spadku ciśnienia zewnętrznego może pojawić się u człowieka choroba Kessonowa. Chorobę Kessonową najlepiej ilustruje bardzo proste doświadczenie, czyli zwykłe odkręcenie wody gazowanej. Mam tutaj butelkę z mocno gazowaną wodą, pół litra. Pod wpływem zmniejszonego ciśnienia spada rozpuszczalność gazu CO2 w wodzie i wydziela się on w postaci bąbelków. Zobaczcie sami, co się stanie, kiedy odkręcę butelkę. To samo dzieje się we krwi nurka, który gwałtownie wynurzy się na powierzchnię wody lub człowieka wystawionego na działanie próżni. No i na koniec doświadczenie, które najbardziej mnie fascynuje, jednak ze względów bezpieczeństwa nie mogę wykonać go w domu. Przenieśmy się w plener. Do tego eksperymentu potrzebna mi będzie puszka po napoju, do której wlewam odrobinę wody, po czym tę wodę zagotowuję nad palnikiem i staram się, by para wodna powstająca podczas tego procesu wypełniła puszkę i wyparła z niej całe powietrze. Na koniec wkładam puszkę do zimnej wody. Para wodna, która wypełniła puszkę pod wpływem zimnej wody, uległa gwałtownemu skropleniu. W puszce powstało bardzo małe ciśnienie, co pozwoliło ciśnieniu atmosferycznemu ją zgnieść. Myślę, że to efektowne doświadczenie doskonale pokazuje, jak ciężka jest nasza atmosfera. Przypomnijmy, na powierzchnię wielkości kartki papieru A4 naciska 650 kg. Nie czujemy tego, bo nasz organizm równoważy to ciśnienie od środka. Gdyby tego nie robił, to nasza atmosfera zgniotłaby nas tak, jak tą prawie pustą w środku puszkę. Nasze ciało równoważy jednak tylko ziemskie ciśnienie. Gdybyśmy znaleźli się na Wenus bez specjalnego skafandra, to ogromne ciśnienie atmosfery tej planety zgniotłoby nas dokładnie tak, jak ziemskie ciśnienie zgniotło naszą puszkę. Dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek Wam się spodobał i koniecznie wejdźcie na stronę internetową patrona merytorycznego dzisiejszego odcinka. Link umieszczam w przypiętym komentarzu i opisie filmu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.